Kim jest dla ciebie ta dziewczyna? Koleżanka. Tak się całujesz z koleżanką? A o co pani chodzi? Ja chyba czegoś nie rozumiem. Co jest? No... Całuśnik normalnie. Za pół godziny u mnie w gabinecie. Ja też? Tak, ty też. Przecież nie... Co ty robisz? Ej! Co pani tak na mnie patrzy? Bo coś zobaczyłam. Co pani zobaczyła? UFO? Kamil i Natalia kłamali, że są parą. Właśnie zobaczyłam, jak całuje się z inną. Może z siostrą albo z matką. Tak się nie całuje siostry ani matki, panie doktorze. Musimy zatrzymać całą machinę. Iwona wie? Dzwoniłam do niej. A profesor? Cześć. Jak ty, Ryczka? Dobrze. Wiesz, już mam lekką paranoję. Wolałbym, żeby było po. Ja też. O, hej. Cześć. Nie zmurzyłam oka. Cześć. A ty? No daj spokój, brzuch mnie boli ze stresu. Jak się czujesz? Dobrze. Piżamy? Gdzie kupiłeś? No piżamy, gdzie z domu przyjechałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Może pan tu takie winy, jak wojna miała wybuchnąć? No blisko. Niestety, przeszczep nie może się odbyć w wyznaczonym terminie. I to dlaczego? Przykro mi. Nie możemy tego zdradzić. Tajemnica lekarska.